Czas potrafi zmienić prawie wszystko na świecie, i często jego siła imponuje i zaskakuje wyobraźnie. Zobaczmy, jak wygląda dekada na Marsie, a także inne przykłady, pokazujące niesamowitą siłę czasu. W ciągu zaledwie trzech lat to jezioro dosłownie zniknęło, a na jego miejscu pojawił się zupełnie nowy krajobraz. Może się wydawać, że te zdjęcia zostały zrobione w różnych miejscach. Ale drzewa po drugiej stronie brzegu pozostały te same, wskazując, że jest to to samo miejsce. Oczywiście jeziora nie znikają od tak. W przypadku tego jeziora przyczyną był brak deszczu i wilgoci, przez co zmieniło się w pole. Podoba mi się taki wariant, ale nie wszystkie wyschnięte jeziora wyglądają tak atrakcyjnie. Drugie co do wielkości jezioro Boliwii, jezioro Popu, zniknęło w 2016 roku. Susza wysuszyła całą słoną wodę. Jak można zobaczyć na tym porównaniu, w miejscu ogromnego jeziora teraz jest tylko biała pustynia z warstwą soli i rdzewiającymi łodziami, która ciągnie się na kilometry wokół. Czy to jezioro się odrodzi? Czas pokaże. Kiedy mówimy o wpływie czasu na przyrodę, nie można nie wspomnieć o tym zdjęciu z cmentarza przy kościele św. Andrzeja w Grimsby w Kanadzie. Ten nagrobek, pozostawiony w XIX wieku, został powoli wchłonięty przez drzewo. Ponieważ drzewa nie mogą przesunąć swoich korzeni, muszą rosnąć wokół twardych przedmiotów, więc nie zostawiaj roweru przy dębie na długo, bo może się zdarzyć coś podobnego. W Kanadzie jest jeszcze jeden przykład siły czasu. Ta masywna kolumna zwapienia na ruchliwym skrzyżowaniu w Toronto wspierała wiktoriański budynek przez ponad 125 lat, ale odwiedzający i zwykli piesi dotykali jej i opierali się o nią i stopniowo ścierali kamień. W końcu kolumna zmieniła się prawie nie do poznania. Jeśli chcesz, aby Twoja kolumna się wyróżniała, poproś przyjaciół, aby ją pocierali. A jeśli chodzi o niezwykłe formy, ta klawiatura Apple z 2003 roku była wyraźnie bardzo często używana. Nie tylko starły się symbole, ale niektóre klawisze były naciskane tak często, że zmienił się ich kształt. Ten klawisz wygląda jakby został stopiony. Prawie 20 lat aktywnego pisania wiadomości lub szukania filmów z kotami to przyczyna. Albo właściciel miał bardzo gorące palce. Słynna krzywa wieża w pizie z zewnątrz wygląda jak ofiara czasu, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się wewnątrz. Odwiedzają tylu ludzi, że marmurowe schody prowadzące na górę są dosłownie wytarte przez nogi tysiąca osób. Na różnych wysokościach stopnie są wytarte w różny sposób, w zależności od tego, jak strome są schody, co wpływa na sposób chodzenia ludzi. Jeszcze kilka lat i schody zmienią się w zjeżdżalnie. Jednak nie tylko nogi mogą zostawić takie ślady. Spójrz na to zdjęcie. Wygląda jak schody wyżłobione w kamieniu przez ludzi, ale w rzeczywistości ich natura jest zupełnie inna. Te zagłębienia i gładkie krawędzie wskazują, że silne deszcze i prawdopodobnie zalewy pobliskiego strumienia stopniowo wyżłobiły w skalę takie stopnie. Trudno jest powstrzymać się od głaskania psa, nawet jeśli to tylko statua. Ta brązowa statua psa w moskiewskim metrze bardzo ucierpiała od pasażerów, którzy pocierali jej nos na szczęście, ale to nie jedyny taki przypadek. Ten pomnik psa o imieniu Greyfriars Bobby, który przez 14 lat strzegł grobu swojego właściciela w Szkocji, również ma błyszczący nos. Z pewnością zasłużył na to jako dobry piesek. Nie wszystkie psy pozostają niezmienione. Amanda Jones fotografowała psy, gdy były szczeniętami, a potem ponownie w starości. Jeden z takich portretów to portret Lily, psa Amandy. Po lewej ma zaledwie 8 miesięcy, a po prawej już 15 lat. Czas zmienił jej sierść, ale jej urocze, szczenięce oczy pozostały takie same. Wiele psów po prostu nie jest zdolnych do złych czynów, ale ten pies ewidentnie narobił wielu kłopotów. Przez cały czas, kiedy wyglądał przez okno, na drzwiach pojawił się zauważalny ślad. Jego łapy tak często wisiały z okna, że przetarły prawdziwą dziurę aż do samej podstawy. Może ten pies po prostu nie lubi czerwonego koloru. Klasyczne retro gry, takie jak Pac-Man, mają już wiele lat i wciąż mają wielu fanów. Ten niezwykły przypadek pokazuje, że w Pac-Mana można grać bardzo długo. Właściciel tej gry grał tak dużo, że mapa gry wypaliła się na ekranie. Nazywa się to wypalaniem ekranu lub obrazem duchem. Pojawia się to przez długotrwałe używanie jednego i tego samego wzoru pikseli na starych wyświetlaczach. Obraz duch pozostaje nawet po wyłączeniu urządzenia lub odłączeniu ekranu. Mam nadzieję, że rekord był tego wart. Stare gry są świetne, ale alkohol to król rzeczy, które z wiekiem stają się jeszcze lepsze. Te zdjęcia ze szkockiej destylarni pokazują, jak whisky starzeje się w beczkach przez 30 lat. Każda butelka pokazuje jeden rok procesu starzenia. Wszystkie beczki są z różnych rodzajów dębu i wcześniej przechowywały szery lub bourbon. Z każdym rokiem whisky stopniowo pochłania kolor i aromat beczki. Na tych zdjęciach bardzo dobrze widać również proces parowania. Około 2% whisky paruje co roku przez pory beczki. Fachowcy nazywają to utraconą część whisky, dawką dla aniołów, sądząc po jej nazwie, w niebie nieustannie odbywają się bardzo wesołe imprezy. Wiele sklepów twierdzi, że ich biznes kwitnie, a ten sklep może to udowodnić. Dzwonek przy drzwiach tak często uderzał w drewno, że zrobił zauważalne wgłębienie w górnej części drzwi. Sklep znajduje się w pobliżu uniwersytetu, więc nic dziwnego, że jest tak popularny. Ale studenci zostawili ślad nie tylko tutaj. Ta fotografia cienkiej klamki drzwi studenckiej Rady Michigan pokazuje, że większość uczniów woli otwierać prawe drzwi. Może to dlatego, że prawie wszyscy są praworęczni lub chodzą po prawej stronie korytarza. W każdym razie ich uchwyt jest bardzo mocny. Coś z czasem się zużywa, a coś innego się gromadzi, jak minerały w tej rurze. Taki gruby osad kryształów utworzył się w zaledwie 6 miesięcy. I jak to możliwe? W tej róże przewożono wodę z naturalnego źródła termalnego do basenu. Sama geotermalna woda jest pełna minerałów, które osadzają się i krystalizują na wewnętrznych ścianach. Kryształy tworzą się w podobny sposób w wyskiniach, ale rura zatkana kryształami może zepsuć cały basen. Nie trzeba być ekspertem od znaków drogowych, żeby rozumieć, że przejście dla pieszych nie powinno wyglądać w ten sposób. To niesprawka jakiegoś niezdarnego artysty. Po prostu w gorący dzień po drodze przejechało wiele samochodów, które rozciągnęły farbę w różnych kierunkach. Przez jakiś czas wysoka temperatura nagrzewała asfalt i farbę, a przejeżdżające pojazdy zostawiły po sobie ślady. Mam nadzieję, że to nie spowodowało więcej wypadków. Czas wpływa nie tylko na ziemię, jego siła widoczna jest również na Marsie. Łazik, który wylądował na czerwonej planecie w 2004 roku, był wyposażony w kamerę po 10 latach jego coroczne zdjęcia pokazały, jak bardzo zmienił się wygląd robota. Czerwony pył teraz pokrywa kiedyś lśniące panele słoneczne, a wiatr odsłonił kamienie wokół łazika. Brak możliwości regularnego czyszczenia przez 10 lat na Marsie robi swoje. Widać, że zdobywcom Marsa przydałoby się urządzenie czyszczące. Wróćmy na ziemię. Chociaż w Teksasie nie ma czerwonego pyłu, pogoda tutaj potrafiła wypłowić kolory z puszki Coca-Coli pozostawionej na ławce. Jest na to techniczny termin – fotodegradacja. Zachodzi, gdy promienie ultrafioletowe niszczą wiązania chemiczne w pigmentach i kolory znikają. Ta puszka leżała w uchwycie na kubki przez około 2 lata i wyblakła tylko część, która była na słońcu. To zdjęcie opowiada uroczą historię. Ta ściana to część fasady sklepu rowerowego, który działa tu już od około 30 lat. Klienci przyjeżdżają na rowerach, i wielu z nich zostawia je przy tym samym rogu. Setki pedałów i szczęśliwych klientów dotykały tej samej cegły, która stopniowo się starła i stanowi teraz idealne miejsce do parkowania roweru. Czas z pewnością nie oszczędził tej starej cegły. Jeśli planujesz wywiesić flagę, sprawdź mocowanie, aby nie odleciała. Przynajmniej taką lekcję daje ten przykład wpływu czasu. Ten hak kiedyś trzymał maszt flagowy używany przez ponad 20 lat. Gdy wiatr poruszał flagą, lina uderzała o metalowy hak, aż ten prawie się nie złamał. Na miejscu właściciela byłbym zadowolony, że przypadkiem nie zabrałem tego haka na górską ekspedycję. W Wielkiej Brytanii jest ponad 46 tysięcy sklepów spożywczych. Większość z nich wygląda podobnie, ale ten wyróżnia się. W tym londyńskim sklepie są dwa charakterystyczne miejsca na podłodze, które pokazują, gdzie setki ludzi stały przez wiele lat. To doskonały przykład, jak niewielka siła, w tym przypadku ludzie, po prostu stojący w jednym miejscu ma ogromny efekt przez długi czas, chyba że kasjer był bardzo powolny. Jednak ta podłoga w sklepie niczym się nie wyróżnia w porównaniu z determinacją buddyjskiego mnicha Hua Ślady jego stóp wycisnęły się w drewnianej podłodze w świątyni. Przez ponad 20 lat ten człowiek modlił się w tym samym miejscu w Tongren w Chinach, odmawiając do 3000 modlitw dziennie. Dzięki takiej pobożności jego stopy zostawiły odciski na głębokości 2,5 cm. Jego wiara dosłownie zostawiła ślad. Niektóre ślady czasu okazują się bardziej destrukcyjne, na przykład ta wypalona linia na trawie. Nie, to nie sprawka podpalacza. Powodem jest szklana osłona lampy nad trawnikiem. Gdy Słońce przechodzi nad lampą, sferyczny kształt szkła tworzy punkt intensywnego ciepła i koncentruje światło w jednym miejscu. Podobnie jak dziecko, które podpala mrówki lupą. Ale Słońce zmienia swoje położenie na niebie, a punkt skupienia również się przesuwa. Aby nie wypalać trawnika, proponuję okulary przeciwsłoneczne dla lampy. Tak, mamy wiele świetnych pomysłów. Czas jest odpowiedzialny za wiele zmian. Ale natura również przyczynia się do wielu radykalnych transformacji. Na przykład zmieniła plażę z Lantirat w Chorwacji w 2018 roku silna burza, przeniosła dużą ilość piasku i prosty koniec cypla obrócił się prawie o 90 stopni w jedną noc. Ten słynny cypel jest podatny na zmiany z powodu silnych wiatrów i fal. Co ciekawe, zdarzało się to kilkakrotnie, a przez lata plaża przybierała różne zakrzywione formy. Po tych zdjęciach, na frazę Piaski Czasu można spojrzeć inaczej. Czy spotkałeś rzeczy lub zjawiska, które przypominały o ogromnej sile czasu? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach pod filmem, a my dziękujemy za oglądanie.